Tam jest gościu, na N, dawaj. Ale fajnie. To on, ładuj do niego, ładuj do niego. Mama. Jedziemy, jedziemy. Szczepiaka, no. Goń go! Goń go! Dobrze! Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym materiale. Dzisiaj porozmawiamy o nowościach, które zostały dodane do gry wraz z aktualizacją. Wchodząc do gry i patrząc wiadomości, mamy wózek na zakupy. Wjedź w sam środek bitwy, w pojedynkę lub ze swoim znajomym. Jak dobrze wiemy, w trybie ratowania świata pierwszym pojazdem dostępnym dla graczy była latająca deska. Tym razem Epic Games nadal nie przestaje nas zaskakiwać i w trybie Battle Royale funduje nam wózek rodem z Tesco. W dzisiejszym odcinku wraz z moimi znajomymi postaramy się odnaleźć taki wózek i zobaczymy, jak on działa. Ja już nie przedłużam, mam nadzieję, że odcineczek będzie Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. A teraz zapraszam do drugiej części materiału. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, jest dzisiaj ze mną Magic TV. Siemano Magic. Siema. Zobacz stary, co się dzieje na mapie. 5 różnych autobusów. O kurcze. Robimy pomidorowy? No, czy dawaj. Przeciwna drużyna jakaś poleci na pomidorowe, jak myślisz? No właśnie nie wiem, kurde. Może schronisko? Samotne? No dobra, zróbmy schronisko, bardziej tak bezpiecznie. Może willę, co? Superbohaterów? Nie, tam widzę chyba dobra. Lecą. No, dobra, dobra, to willę. Dobra, willa, okej. Okay. Nie wiem, jak to się nazywa, ja na to nazywam willa superbohaterów. Niech tak będzie. Aha, no to super. W sumie skądś tam wiem. Leżą jakieś dwie bronie naprzeciwko. W krzakach leży Scarito dla Farelito. No i dziękuję. O, fajny okay. Mamy Skara, no. Ciekaw jestem, czy został zwiększony w tym trybie 20 na 20. Czy jak to się nazywa? Drużyna 20? Jakoś tak, nie? No, no coś takiego. Nie pamiętam tego, nazwy tego trybu. Okej. Okay. Tu jest piwnica, nie? A, zwiększony tryb. Aha, drop zwiększony, super. M-kę mam dla ciebie, nie? Sam. Taki sam. Ja mam M-kę niebieską. Aha, dobra. Mam siorby, więc nie pij 50-ki jak masz. Dobra. Siwą mam dla ciebie, szybką. Znaczy ja mam tego, wolną, niebieską. Aha. Tu wyprowadzimy cios z woreczek trochę, elegancko. Okej, okay, to zróbmy tak. To mogę wywalić. Gdzie są jakieś statystyki, ile zostało kogo i w ogóle? Naszych... Aha, 18 na 75. Dobra, dobra, widzę. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale wraz z aktualizacją tą 4.3 został zmieniony znacznik fragów. Jest teraz taki celownik. No właśnie tak udało mi się zauważyć, na szczęście. Taka nowość. I dodatkowo w wypasionej wyrwie zostały dodane drzewa, bo tam zawsze brakowało tego surowca, co nie? Żeby się zabudować, jak tam się lądowało. Dodali chyba 10 drzew, czy 9, coś takiego. Będziemy akurat przechodzili, to sobie może zwiedzimy. A, i jeszcze jedna nowość, której ci nie powiedziałem. Dodali grzyby, które zwiększają pancerz. Wiesz, teraz jak dropisz jabłka, to teraz grzybki. Spoko, spoko opcja. Lubię jak coś takiego. Wiesz, że jeszcze żadnego nie spotkałem? Mam nadzieję, że w tym odcinku jakiś, kurczę, znajdziemy. Trzeba lecieć. Strefa. A no fakt, dobra, ciśniemy. Nie sądziłem, że tak szybko się zwęży. Niestety. Ja mam 5 bandaży, także spokojnie. Chyba damy radę. O, thank you. Mordo, ta strefa bije po 10. No to podejście numer 2. Okej, moi drodzy, podejście numer 2. Co, z gówna chyba robimy, nie? Krater, ja bym... Ja lecę na krater, o. Dobra. Dobra, to w tym kierunku. Także jeżeli gracie ten tryb, ludzie, więc... bardzo mocno uważajcie, bo pierwsza strefa bije po 10, druga strefa bije już po 20, więc nawet nie zdążycie, no, cokolwiek zrobić. Nawet lunchpada nie zdążycie postawić, już strefa was zabije. Ja mam dwie skrzynki jak na razie. Na tym kraterze tutaj zaszły pewne zmiany. Co takiego? Skok skały zostały przeniesione już do ciężarówek. A to tak samo jak w mieście, tak? Tak jak w Tilted Tower, dokładnie tak. Jeszcze raz sobie tu przejdę w koło, zobaczę.
Czyli w koło każdego krateru prawdopodobnie zaszły pewne zmiany. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. O, lamę mam. Co ty gadasz? Nice. To może być winek, jak lama jest. O, nikogo nie było, super. Jetpack, stary, brać go? Znaczy, jak masz miejsce, to sobie weź. Dobra. Dobra, wezmę. O kurde, typek. Nie. Ale zabij go, albo uciekaj. Mam jetpacka, to uciekam. Trochę go obiłem. Ale 50 mam niewypitą. Dobra, wypiję 50 i zobaczymy. Jeszcze raz podejście do niego zrobię. Nie zabić rzepaka, nie? Gdzie latasz? Jest tutaj wózek. Skubnę mu ten wózek, będziemy nim jeździli, co? Dobra, to ja lecę do ciebie tam. On się gdzieś czai. Dobra, bo ja... 50 zostawiłem. Chyba uciekł, bo go obiłem ładnie. A, możliwe. Zobaczmy tutaj. Nie ma go. Dobra. Czy tu do strefy lecimy? Tak, tak, tak. Wózek i jedziemy. Dobra. Już po ciebie podjeżdżam, ty wskakuj na pakę, stary, i ogień. Gdzie ten wózek? Tutaj, dobra, mam. Ja kieruję. Dobra. No dawaj. Z jetpackiem, tego jeszcze nie było. Woohoo! Jabadabadu, stary, na dół. Ale kozak. Jak samochodem. Tylko czy do strefy zdążymy, stary? Dawaj do strefy, no. W prawo bardziej musimy. O kurcze, tam! Źle spojrzałem, stary. Zmęczyłem się pod górkę. Dawaj. No pedałuję, stary. Spacja to się pali, gościu. Tam jest gościu, na N. Dawaj. Ale fajnie. Gość. No, pagórki. To on, ładuj do niego, mama. Jedziemy. Szczepiaka, no. Goń go. Dobrze. Arrivederci, Roma! To nie bierzemy ich temu? Jak on tam nic nie miał pewnie. Masz lamę, to po co? Dobra, my strefa. W sumie ta. O, kurde. Powiem ci, tej spacji to trzeba się naklikać, chłopie, my już palce bolą. Co, zamieniamy się? Na jak? Aha, dobra, sprawdzałem coś. Spacją, musisz spację wciskać, stary. Niewygodnie jest, bo jeszcze trzeba Y wciskać do gadania i naprawdę jest ciężko. Akurat pod zerwiem. Pod górkę to... Podjedziesz, stary? Pod górkę się nie da. Chłopie, jak w Tesco. Się czuję. Dobra. Będziesz musiał jakieś matsy zaraz rzucić, wiesz, mordo. Mam 180. Strefa się zamknęła. Woo! A może z... Dobra, wózek uciekł, stary. Bierzemy go? No mamy go, dawaj. No dobra. Trzymaj, Może sam go pchaj, wiesz? Będzie łatwiej. Albo ja pcham. To stary, dawaj, bo nas zaraz nie dogonia, to będzie. Tu, w lewo chyba, nie? Ta, między z tym. Znowu pod górkę, nie? No chyba pod górkę trzeba będzie, stary. Później z górki będzie fajnie, nie? Kurczę, ale rebus nam zrobili. Może zeskoczę, co? Będzie łatwiej. Nie. Dobra, pchaj, mordo.
Dobra, zdążymy. Nasi są po prawej stronie. A mamy taką kozacką ekipę, że zostało 5. Nie? I wszyscy chyba od strefy zginęli, tak, tacy ważniacy. Mamy radę. O stary, teraz jak się najeżę, to ja dziękuję. Jak jeszcze byśmy mieli impulsa, masz impulsy? Nie mam. Typek! Dwóch. To ty? Dobra. Nasza. Czekaj, czekaj. Postaw podłogę. Aha, nie wiem po co, dobra. Ej, gość, nam wózek podpierdziela. Zostaw go. Gościu, zostaw wózek. Gdzie on jest? O, ty. A to nasz! Kurde. To nasz. Strzelają do niego, gościa. No i nie go zabiją, zostawiamy go. Bierzemy wózek, uciekamy. Czekaj, przeładuję. Z lootlejka strzelają. No, no, wiem, wiem. Siadaj. Uważaj, bo strefa, stary. Siadaj, 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 siadaj. Siadam. Zara, na launchpada w nią wjedziemy. Co wózkiem? Mam launchpadzika. Próbujemy? Chyba się nie da, ja też mam. Dostał, dwa razy. Dawaj, jedź, jedź, jedź. Schował się. Dobra. Ej! Wykoleił się wózek. Ja pierdzielę. Czekaj, czekaj, bo obili mnie trochę. Dobra. To uciekamy stąd? Leci na nas! Fuck, leżę. Wszystko po nas, prawda? Nie udało mi się tego skleić. Kurczę. Jak wciśniesz sobie tab, to będziesz widział, w jakiej drużynie ile osób zostało. I jest jedna drużyna, która ma 12 osób. Aha, a nasza jest najlepsza i ma 2. Dobra. Moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Udało nam się razem z Magikiem zdobyć wózek. Naprawdę bardzo fajna zajawka na ten wózek. Podoba mi się. A tobie jak się podoba ten wózek? Jak oceniasz? No, dla mnie z kozacki można fajne akcje zrobić później. Fajnie, fajnie się również z niego strzela. Na pary będzie OP. Mi się wydaje, że on zostanie w grze. Okej, to było na tyle. Ja dziękuję Magik za meczyk. Pozdrawiam, no, trzymaj się, cześć. Widzimy się w kolejnym odcinku. Yo!